Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj drugi raz się spotykamy na gołębniku kolegi Maćka Wudzika, bo akurat trwa, zobaczmy tutaj, koszowanie gołębi na lot mały finał 225 km tutaj na wspólnym gołębniku, ale przy okazji zobaczymy, jak te gołębie, które dzisiaj obserwowaliśmy rano ich przylot, one jedzą, są dokarmiane, już nie będą nic wypuszczane. No na lot ich nie damy, ten duży, tak? Nie damy, nie, no, dajemy. Nie. Nie, nie będziemy ryzykować. Nie dajemy, bo one pierwszy raz dostaną cokolwiek w ogóle chcę im podać, bo jeszcze nie miały żadnej kuracji zrobionej nigdy. A mówię, już czas najwyższy, bo to teraz trzeci lot będzie. I się łączą właśnie z innymi gołębiami i te infekcje następuje po dwóch tygodniach około okres wlęgi. Dostały dziś na rzęsiskach oksydiozę, teraz właśnie do picia po jedzeniu będą to już opiły. Czyli to będą musiały pić sobie z 3 dni. Nie badam tego, bo to nie tak, to by było trzeba całe stado badać, jeden będzie miał, to za 2 dni będzie wszędzie w wodzie. Dokładnie, tego profilaktycznie podajesz wszystkim, tak? Tak, profilaktycznie dostaną wszystkie, apetyt mają, jednego nie ma. Ale może to jeszcze doleci, to jest, nie ma tego gołębia 8134. Tak, ale to mówię, to jest wszystko, do dzisiaj był też taki lot, że to mówię, różnie bywa. Tu dolatują też gołębie rozbite, czyli to też mógł się rozbić, zabić. A mamy, powiedzmy szczerze, to nam bardzo miło jest powiedzieć, że właśnie przed chwilą tutaj bardzo dziękujemy przy okazji koledze Wojtkowi Jaskule, obliczeniowcowi z tego oddziału, który właśnie przed chwilą zamieścił do sobie pół godziny czy godzinę temu te wyniki. Popatrzyliśmy, że te gołębie, które dzisiaj obserwowaliśmy, się okazało, że mamy 6 pierwszych gołębi w oddziale i co ciekawe 31 konkursów na 48 gołębi włożonych. I tutaj nam jest bardzo miło o tym mówić, bo popatrzmy, mamy taki malutki gołębnik, my obserwowaliśmy, jak on powstał, to ja mówię, dla tego jednego lotu się opłacało. Nie chcę zapeszać, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Na listach oddziałowych te gołębie, mówię, 6 pierwszych w oddziale. Tego jednego nam przepuściło? No, byłby 7, no. Zbyszek nas pewnie będzie opieprzał, no ale to tam jakoś przeżyjemy, to... No, to Zbyszka Gąba, on by był też w klasyfikacji byłby... bardzo wysoko. W pierwszej trójce był oddział, bo tak są dwa nasze pierwsze lotniki na razie. On nie byłby, znaczy na tej naszej klasyfikacji. Tak, ale w oddziale też by był. Chyba nie, to musimy teraz zobaczyć. Zobaczymy, bo nie pamiętam, nie 538 i 539 chyba takie były. Ale to zobaczmy, te gołębie są tutaj. No, nam się tutaj dzisiaj bardzo podobało, oby tak dalej. Co ciekawe, pierwszym gołębiem, który tutaj jest, przypomnijmy, kolegi Arka Koniecznego, drugi Reinharda Mula. Trzeci, czwarty, piąty gołąb to są gołębie kolegi Roberta Zguda. I szósty, kurde, nie pamiętam teraz. Ten mnie kolega teraz zabije, no niestety. To był, kurde, no nic. Nie będę tutaj się... Chyba Rafał Pasoń, ale w każdym razie chyba na listach po dwóch lotach Rafała Pasonia gołąb o numerze 31, chyba 33, to chyba jest najlepszym lotnikiem z tych... Tak. Chyba tak mi się wydaje. To zobaczymy. Na listach oddziałowych, tam u nas na stronie mamy taki malutki baner zrobiony specjalnie NG Kosakowo, obserwujemy tam, po prostu wszystkie te wyniki zamieszczamy. No nie mamy jeszcze takiej klasyfikacji łącznej, żeby była razem połączona z gołębnikami, ze wszystkim, ale to będzie. Także gratulujemy i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Bo tak jak mówię, mój z drugiego, trzeciego lotu to będzie, no. Tak. Ale ja wierzę w Maćka Wudzika, doświadczenie, bo tutaj pokazywaliśmy rano, tutaj dajemy i te preparaty tej odwu i notabene Arka Koniecznego zioła, dlatego też mu bardzo dziękujemy. Tak. Tutaj całe wiadro, tylko ja sobie troszeczkę zrobiłem inaczej jak on, ja sobie wszystkie jego zioła wrzuciłem w jedno duże wiadro. I podajesz teraz, powiedzmy, bo też je zaparzasz, czy nie, podajesz na karmę? Nie, podaję na karmę. Na karmę. No ale odpukać dzięki temu właśnie takim metodom, jak Arek pokazywał nam, jak właśnie on zaparza. Wszystkie te wory do jednego wiadra poszły. Także bardzo, bardzo, jak się nazywa, gratulujemy tutaj i Arkowi Koniecznemu, tutaj Reinhardowi, no i innym hodowcom, i Robertowi, i no i wielu, Zbyszkowi, no masę hodowców tutaj. No życzyłbym sobie, żeby te tak jutro poleciały, jak dzisiaj te. Zobaczymy, jutro jest całkiem inny wiatr, mocny wiatr boczny. Jutro 225 km, trochę dłuższy dystans. No zobaczymy. No i co ciekawe, nas pogoda dzisiaj zaskoczyła, bo o 11 miał tutaj być deszcz, się miało według prognozy się tutaj pogorszyć, ona się nie pogorszyła, jest piękna, zobaczmy, jest dużo lepsza niż... Chwilę padało. No ale to momentalnie dosłownie. Tak, chwilę padało w granicach 12 godziny, ale później o... Tutaj właśnie zobaczmy, jeszcze koszują gołębie koledzy pszczołowscy. Nie mylić, że to nie małżeństwo, to jest jak ojciec z synem, nie? Bo tak tego, ale oni też, Patryk nagra coś na stronie internetowej, na kanale YouTube, razem z naszymi gołębiami. Przypominamy, będzie można zobaczyć też, jak oni tutaj będą relacjonować. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i życzymy powodzenia. Dobry lot!